Podawali się za Witaliję Kliczkę. Media, pracują dla Rutube udawali Kliczkę, dzwonili do polityków. Media, są opłacani przez Kreml. Dwaj rosyjscy komicy, którzy udawali mera Kijowa Vitalija Kliczkę w wideo rozmowach z różnymi europejskimi politykami, pracują dla filii rosyjskiego koncernu Gazprom. Pracujemy dla Rutube, powiedzieli w rozmowie z niemiecką telewizją ART. W ostatnich tygodniach Wowan i Lexus prowadzili wideorozmowy z politykami w całej Europie, podając się za mera Kijowa Witalija Kliczkę, w tym z rządzącą Berlinem Franziską Giffey, przypomina Art. Niemcy. Media. Komicy udający Kliczkę opłacani przez Kreml. W wywiadzie dla magazynu politycznego Art. Kontraste, przyznają się teraz do finansowania z pieniędzy z rosyjskiej platformy Rutube, kopii YouTube pracujemy dla Rutube i jesteśmy ambasadorami Rutube. Stamtąd więc czerpiemy pieniądze, podkreśla Aleksiej Arow, pseudonim Lexus, w rozmowie z Kontraste. Rutube jest spółką zależną Gazpromy Media, która należy do państwowej grupy Gazprom, podkreśla portal Telewizji Art. Udawali Witalija kliczkę. Otrzymują państwowe pieniądze dla dyrektora Centrum Eksperckiego NATO do spraw Komunikacji strategicznej Janisa Sarca przyznanie się Stolarowa jest ważnym potwierdzeniem. Oznacza to, że wyraźnie otrzymują państwowe pieniądze za to, co robią, zaznacza Sarc. Dla niego jest to logiczne, ponieważ Kreml jest bardzo zainteresowany działaniami obu komików. Dla Putina Humor jest realnym zagrożeniem, jak dla każdego autokratycznego reżimu. W tym przypadku lepiej jest kontrolować humor, a w przypadku Wowana i Leksusa kierować go wyłącznie przeciwko zachodnim politykom. Próba wprowadzenia ich w błąd, by negatywnie wypowiadali się o ukraińskich uchodźcach, również wpisuje się w narrację Kremla, tłumaczy.